Witajcie, kochani. Następna zasada, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest: nigdy więcej nie wierz w to, że ktoś lub coś jest idealny lub bez błędu. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy patrzyli na świat realistycznie. Czasami mamy taką tendencję, pragniemy doświadczyć czegoś idealnego. Choćby zobaczmy taki przykład grup modlitewnych czy wspólnot. Trafiamy do takiej grupy modlitewnej i myślimy sobie, że wszyscy wspaniale się kochają, wszystko będzie super, wszyscy będą mnie zawsze lubili, a tu nagle im dłużej jesteśmy w danej grupie modlitewnej czy we wspólnocie, okazuje się, że tak nie jest, że ludzie mają swoje słabości, ludzie się kłócą i czujemy się zawiedzeni. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale często coś takiego się zdarza. Wypływa to z tego, że po prostu mamy nierealistyczne oczekiwania wobec ludzi. Albo na przykład praca. Czasami może słyszeliście o takiej sytuacji, że ktoś usłyszał, ta praca to jest coś idealnego, będziesz miał tyle benefitów, wszystko będzie super. Przychodzisz do tej pracy, pracujesz i okazuje się, że ma swoje benefity, ale też ma swoje trudności, jak wiele innych rzeczy. I też czujemy się wtedy zawiedzeni, że dlaczego tak się dzieje, nie? Przecież moje oczekiwania były zupełnie inne. Albo może jacyś ludzie, których spotykamy w naszym życiu, tacy jak katechiści, czy ewangelizatorzy, czy ludzie, którym ufamy, którzy nas czegoś tam uczą. Widzimy ich na scenie, czy widzimy jakieś filmiki i mówimy, ale ten gość jest super i tak dalej, i tak dalej. I nagle spotykamy tą osobę gdzieś tam w takiej normalnej sytuacji i co stwierdzamy, że jest to osoba taka normalna, a nawet ma swoje słabości, nie jest taka na takim piedestale, jak ją postawiliśmy. I to tak naprawdę jest dobrze, bo to jest realistyczny obraz takiej osoby. A więc ta zasada, która mówi, nigdy więcej nie wierz, że ktoś lub coś jest idealny lub bez błędu, polega na tym, mówi o tym, że mamy patrzeć na świat realistycznie. I naprawdę obawiajmy się ludzi, którzy objawiają nam się jako idealni, w których nie widzimy tej jakiejś słabości. Albo w sytuacji, że jesteśmy zapraszani do jakiejś grupy albo do pracy i wszystko wydaje się idealne, zastanówmy się, czy takie naprawdę jest. Bo każda sytuacja ma swoje plusy, każda sytuacja ma swoje minusy. Także nigdy więcej nie wierz, że ktoś lub coś jest idealny i bez błędu. Dobrego dnia.